Łukasz Krukowski. Chwyt. Czyta Aneta Kosno. Bezsenne noce, takie jak ta, były moją codzienną przypadłością. Uważałem je za coś oczywistego i koniecznego. Zapalałem lampkę, która zmieniała ciemność w przyjazny półmrok i leżałem ze wzrokiem wbitym w sufit. Niekiedy zastanawiałem się nad najpoważniejszymi problemami egzystencji, Innym razem zwyczajnie błądziłem myślami wokół mojego życia. Dawniej próbowałem uprawiać coś na kształt medytacji, ale umysł nie poddawał się łatwo i w końcu zrezygnowałem. Która mogła być godzina? Nie patrzyłem na zegarek, wiedziałem jednak gdzieś z tyłu głowy, że najwcześniej pierwsza, a najpóźniej trzecia. Do pokoju przez otwarte okno dostawał się zimny wiatr, a oprócz niego odgłosy zwierząt, miauczenie kotów, cykanie świerszczy, szczekanie rozeźlonych psów. Co muszę jutro zrobić? zapytałem sam siebie. Nie musiałem nic. Mogłem leżeć bezczynnie całą noc i cały dzień, odpoczywając tak, jak tylko potrafiłem najlepiej. Prawdę mówiąc, nie miałem pojęcia, skąd wzięła się insomnia. Ze swojej przeszłości mało pamiętałem. Wydawała się błaha, bezwartościowa. Nie wiedziałem tak, że dokąd zmierzam. To znaczy, już dawno straciłem jakikolwiek cel, który by mi przyświecał. Nawet gdybym miał wymienić te sensy, posiadane wcześniej, te wszystkie rzeczy, dla których rzekomo warto żyć, to nie wymieniłbym żadnej, bo o wszystkich zapomniałem. Powietrze w pokoju zdawało się coraz chłodniejsze. Musiałem przykryć się kocem. W momencie, gdy po niego sięgnąłem, narastający, przeraźliwie głośny dźwięk rozbrzmiał za oknem, a ja zamarłem. Poczułem się jakby zagrzmiała apokaliptyczna trąba. Przysłuchiwałem się tej osobliwości z przerażeniem i ściśniętym gardłem. Po kilku chwilach napięcia, nieruchomego oczekiwania. Spostrzegłem ze zdziwieniem, że dźwięk oddala się i cichnie. Odetchnąłem z ulgą, gdy zamilkł zupełnie. Cóż to mogło być? Przed bramą stał rower. Nie jeździłem na żadnym od dzieciństwa, ale nie sposób zapomnieć, jak to się robi. Postanowiłem jednak, choć mnie kusiło, nie wsiadać nań od razu, bo wydał mi się zbyt dziwny. To znaczy, kto i po co mógł go tu postawić. Czy to żart, albo jakiś niespodziewany podarunek? Wygrana na loterii, mimo że w żadnej nie brałem udziału? Nic nie rozumiałem. Nie znałem żadnych ludzi, którzy mogliby mi sprawić taki prezent. Czekałem więc wiele godzin, patrząc z okna, czy ktoś weźmie rower, ale nikt się nie zjawił. Kto zawędrował tu z tym wehikułem? Mieszkałem w olbrzymim, odosobnionym domu mojej matki, która umarła w nim przed wieloma laty z powodu ciężkiej genetycznej choroby. Również na nią cierpiałem, jednak męczyła mnie tylko w wieku młodzieńczym. Obecnie znajdowała się w remisji. Głównymi objawami były lęki, najczęściej zupełnie irracjonalne, nic czym zajmowałby się zdrowy człowiek. Konająca matka zostawiła mi całą posiadłość i wiele pieniędzy. Pamiętałem jedynego gościa, który kiedyś tu zawitał, oczywiście przez pomyłkę. Zaliczał się razem z listonoszem i ludźmi ze sklepu do nielicznych osób mających ze mną styczność w ostatnich kilku latach. Dzień dobry, powiedział, kłaniając się. Czy pan jest tym znanym malarzem? Niestety nie. Wydukałem zdziwiony jego pytaniem. To znaczy, kiedyś malowałem, ale w żadnym wypadku nie jestem znany. Prawie nikt nie widział moich obrazów. Czy metafizyka pustki jest pańskiego autorstwa? Zadrżałem. Nie, nie namalowałem tego obrazu, zaszła pomyłka. Ale wie pan, jak on wygląda? Mężczyzna chudy, szkaradny, w znoszonych ubraniach nie chciał mi odpuścić. Wiem, odparłem, by dał mi spokój i chciałem odejść, ale on położył mi rękę na ramieniu. I co pan o nim sądzi? zapytał natarczywie. Sądzę, zacząłem, że każdy powinien chwycić się czegoś mocno i, proszę posłuchać, nigdy nie puszczać tego, czego się chwycił, bo ja się raz puściłem. Nie było już powrotu. Rozumie pan? Nawet jeśli nie, to powinien pan przestać zadawać pytania i po prostu się chwycić. A starymi, bezwartościowymi obrazami, proszę się nie zadręczać. Sztuka i estetyka są zmienne, przemijają, tego typu obrazy niedługo będą nieszkodliwe i zupełnie pan o nich zapomni. Do widzenia. Zatrzasnąłem za sobą drzwi i odkryłem, że jestem cały spocony. Marzyłem o ideale, nie znając jego ceny. Potworny dźwięk znów rozległ się między pierwszą a trzecią w nocy. Tym razem jednak nie sparaliżowała mnie trwoga i chociaż nadal odczuwałem strach, przemogłem się, szybko podchodząc do okna. Jeszcze za życia mojej matki ktoś wpadł na pomysł, żeby na tym pustkowiu postawić latarnię. Oświetlały teraz okolice w promieniu wielu metrów. Odchyliłem delikatnie zasłonę i dostrzegłem w oddali ciemną, zbliżającą się sylwetkę. Właśnie ta sylwetka zdawała się stanowić źródło ogłuszającego ryku, który sprawiał, że ziemia drżała. Po chwili zrozumiałem, że to rowerzysta. Gdy zacząłem się zastanawiać, jak to możliwe, że jeden cyklista powoduje taki huk, ujrzałem jego twarz w bladym świetle latarni. Zbliżył się do domu i, nawet nie zwalniając, uniósł głowę, by spojrzeć mi prosto w oczy. Jego twarz wyrażała największy ból, a ogromne, czarne źrenice na tle poszarzałych białek były zupełnie puste. Czas zatrzymał się na moment, jakby chciałbym zobaczył tego człowieka i by on zobaczył mnie. Przyjrzeliśmy się sobie przez tę chwilę, poczułem z nim wręcz namacalną więź, coś, czego nie doświadczyłem wcześniej względem nikogo. Pojechał dalej, a huk zaczął się oddalać, słabnąć, jednak nadal pozostawał tak głośny, że trudno byłoby uznać go za zwykły efekt tarcia kół o asfalt. Dopiero po pewnym czasie otrząsnąłem się i odszedłem od okna. Kim był rowerzysta? Albo rowerzysta przez wielkie R, jak zacząłem go nazywać w myślach. Mój umysł wypełniła pustka. Cały dzień wyczekiwałem następnej nocy. Nie myliłem się. Przeraźliwy huk rozbrzmiał ponownie. Brakło mi jednak odwagi, by znów wyjrzeć przez okno, bo poczułem, że nie jest to właściwa rzecz i nie to powinienem teraz robić. Dźwięk wydawany przez rowerzystę przeszywał do szpiku kości i uniemożliwiał jasne myślenie. Uderzyła mnie pewność, że wszystko powiązane jest z rowerem, który dostałem, który został mi pożyczony albo na który zapracowałem. Nie wiedziałem skąd się wziął, ale na pewno nie był to przypadek. Czarny pędzel przesuwa się mechanicznie po czarnym płótnie. Pustka zieje z obrazu, ale nie myślę o tym. Chwyt jest bardzo mocny. Tworzę 46. wersję tego samego dzieła. Poprzednie 45 to kosztowne, bezsensowne pomyłki. Co będę robił, gdy skończę? Kolejne warstwy pustki są przenoszone z mojego umysłu do tak zwanego świata. Wiem jednak, że zaraz przestanę. Zerkam nerwowo na urnę z prochami matki, którą postawiłem w rogu pracowni. Czy moja rodzicielka, widząc metafizykę, pojęłaby chociaż część treści, jakie poprzez obraz pragnąłem przekazać? Czy ktokolwiek na świecie, widząc metafizykę, byłby zdolny do pojęcia czegokolwiek? Widzę, że to koniec. Obraz jest kompletny. Puszczam pędzel i uciekam, zatrzaskując za sobą drzwi. Przyjeżdża mecenas, pokazuję mu dzieło, by sam je zapakował i zabrał. Przyznam się do tego. Minęło wiele dni, nim znalazłem w sobie odwagę i wypełniłem przeznaczenie. Mój hart ducha zupełnie zniknął w momencie, w którym porzuciłem dawną pracę artystyczną, i musiał upłynąć pewien czas, bym ponownie podjął jakąkolwiek inicjatywę. Pomijając jednak osobiste rozterki, problemy ze snem i podobne głupstwa, jednej z następnych nocy, chyba czwartej lub piątej, dźwięk stał się nie do wytrzymania. Czułem, jakby dysonanse uciekły z ostatniej głębi piekła, by doprowadzić mnie do szaleństwa. Zbyt wiele, powiedziałem cicho, zakładając płaszcz. Dźwięk był w apogeum, kiedy wybiegłem na zewnątrz i niemal natychmiast znalazłem się za bramą. Wsiadłem na rower, gdy minął mnie on. Nie odwrócił nawet głowy, przemknął obok, a odgłos tego przemknięcia prawie powalił mnie na ziemię. Proszę pana! Krzyknąłem, ale wiedziałem, że nie usłyszy przez barierę hałasu. Musiałem go dogonić, co wydawało się niemożliwe, bo poruszał się szybciej od jakiegokolwiek automobilu. Coś jednak, nie wiem co, kazało mi wsiąść na wehikuł i zacząć gonić tego człowieka. Czynności te wykonywałem mechanicznie, jakbym jeździł rowerem codziennie, a przecież nie wsiadałem na niego od lat. Najbardziej zdumiały mnie nogi. Wpadły w tak niespodziewany, szalony rytm, że przestraszyłem się, czy aby nie odpadną. Nie męczyłem się jednak i spostrzegłem, że utrzymuję tempo równe człowiekowi, którego goniłem. Mimo to, mimo tego szalonego pościgu, nie przyspieszałem, nie mogłem go więc dogonić. Trzymaj mocno kierownicę! krzyknął tamten obracając się przez ramię, a jego głos brzmiał jak głosy wszystkich podobnych ludzi. Musisz się trzymać, pamiętasz? Chwycić, a później pewnie mocno trzymać. Podziałał mi na nerwy. Czy to ten gość sprzed wielu lat, ten, który przez przypadek tu zawędrował? Czy to on ze mnie żartuje, ze mnie i z mojej teorii chwytu? Minęliśmy zakręt, a mężczyzna się rozpłynął, już więcej go nie zobaczyłem. Nie mogłem jednak przestać jechać, ponieważ im mocniej zaciskałem ręce na kierownicy, tym bardziej wnikała ona pomiędzy moje palce, tym bardziej kleiła się do nich i w pewnym momencie zrozumiałem, że ja już nigdy nie wrócę, że znalazłem się w innej przestrzeni, innym czasie. Przemierzyłem ulicę, ciemną i ciasną, nie musiałem myśleć o nogach ani o dźwięku, który wywoływałem, bo chwyciłem się tak mocno, że niemal zmiażdżyłbym kierownicę, gdyby nie była tak lepka. Zostałem uratowany z mojego domu, jechałem i nawet jedna myśl w mojej głowie nie mówiła by się puścić. Odsunąłem od siebie podobne bluźnierstwa. W pewnym momencie jednak, to nie ja wybrałem ten moment, uniosłem głowę. Natrafiłem wzrokiem na okno, a w nim na bladego, śmiertelnie wystraszonego człowieka. Czas jakby na chwilę się zatrzymał. Prymitywne było jego oblicze, prymitywne do tego stopnia, że przeraziłem się, jak bardzo mnie przypomina i użyłem całej swojej woli, by odwrócić wzrok, który padł na coś jeszcze gorszego. Rower stojący przed bramą. Właśnie wtedy, przejeżdżając obok tego domu, Zrozumiałem naturę rzeczy.